I Polska w tym świecie, który się właśnie zaczął 500 lat temu, stała się przegranym. My staliśmy się przegranym, myśmy znaleźli się na peryferiach tego świata. BRICS ma to do siebie, że tam można być homofobem, homoseksualistą, nikogo to właściwie nie interesuje, bo jest to platforma współpracy państw na zupełnie innym poziomie. Wejście do takiej grupy BRICS, gdzie jest Rosja, no może powodować ogromne zamieszanie. W tej chwili świat wraca do normalności. Dlaczego BRICS jest możliwy? Dlaczego my jesteśmy w stanie znaleźć tam swoje miejsce? Jeśli popatrzymy na polski kod kulturowy, który jednak był mocno związany z pewną ideą jednak pewnej etyczności, pewnego prawa narodów do samostanowienia, Włodkowic, prawda, tej walka z krzyżakami, którzy podbijali, grabili i zajmowali ich ziemię, my tak naprawdę staliśmy się ofiarami tych ostatnich 500 lat, kiedy zaczął się cały proces kolonizacji, bo 500 lat temu doszło do olbrzymiej zmiany właśnie takiej, można powiedzieć, rozpoczęciu nowej ery, gdzie z jednej strony upada Konstantynopol i na znaczeniu traci całe Morze Śródziemne, potem mamy odkrycia geograficzne i świat się przenosi na ocean, prawda, czyli to jest ten właśnie epoka podbojów kolonialnych, mamy reformację, czyli ten światopogląd katolicki zostanie zanegowany i Polska w tym świecie, który się właśnie zaczął 500 lat temu, stała się przegranym. My staliśmy się przegranym, myśmy znaleźli się na peryferiach tego świata i przede wszystkim myśmy nigdy nie weszli w tę logikę takiej modernizacji poprzez tworzenie scentralizowanego państwa, scentralizowanych struktur nastawionych właśnie na podbój, na ekspansję, prawda? Taka po prostu zorganizowana ekspansja. I to myśmy stali się tym terenem, który był obiektem tak naprawdę kolonizacji, przede wszystkim dla Prus, bo one tutaj uczyniły sobie tutaj właśnie teren kolonialny i byśmy cały czas mieli być tym zapleczem właśnie dla Niemiec. Mieliśmy być tą właśnie tymi Indiami, można powiedzieć, Niemiec, tak to można by porównać, ale właśnie w naszej percepcji to nie zaistniało. Nie zaistniało, dlatego że my uważamy, że nasz patriotyzm też jest w dużej mierze po prostu sterowany przeciwko nam, właśnie po to, żebyśmy tylko widzieli tę Rosję, tylko to zagrożenie rosyjskie, a żebyśmy w ogóle nie mieli świadomości tego, że my na tym Zachodzie, tym właśnie realnym Zachodzie mamy mieć taki status, a nie inny. I to jest właśnie ta kwestia, tutaj taka właśnie światopoglądowa i jak popatrzymy właśnie na ten nasz polski kod kulturowy, który moim zdaniem gdzieś zamroził się te 500 lat temu, my gdzieś tam po prostu można powiedzieć, to w tamtym momencie stanęliśmy, moim zdaniem on jest bardzo kompatybilny właśnie z tym normotypem, który reprezentuje BRICS, który właśnie tak jak powiedziałam jest międzycywilizacyjnym stowarzyszeniem. Czyli właśnie on się opiera na idei współpracy między bardzo różnymi cywilizacjami z poszanowaniem tradycji tych właśnie tradycji. I to jest w kontrze do całej agendy właśnie tej oświeceniowej, do tej całej agendy, kiedy powstała idea właśnie tego oświeconego Zachodu, tego wyposażonego w nowoczesną technikę, jakieś nowoczesne rozwiązania i narzucając swoje rozwiązania innym, ale w ten sposób, że de facto ich kolonizujących. Więc tutaj właśnie puentując, BRICS właśnie, na tym polega ta istota tej organizacji, że jest to całkowita kontra do takiej właśnie oświeceniowej agendy, która chce wszystkich uformować na jedną modłę, tylko właśnie to jest sprzeciw wobec tego i poszanowanie bardzo różnych tradycji, które jak widać w praktyce funkcjonuje, mimo istnienia bardzo różnych konfliktów między tymi państwami, które ciągle pojawiają się na stole, chociażby konflikt, nie wiem, Chiny-Indie, teraz jest sprawa Iranu i Rosji, korytarza, prawda, tam w związku z Armenią, Azerbejdżanem, więc te konflikty są, ale jest idea, właśnie jest taka wola, żeby o tych konfliktach rozmawiać, szukać rozwiązania i to jest trochę taka konstelacja, że poszczególne państwa są mediatorami w konfliktach innych państw, prawda, więc tu jest zupełnie inna logika działania i tutaj
kończąc, moim zdaniem logika działania tych państw jest bardzo kompatybilna z tym naszym programem i sposobem funkcjonowania, tak jak to było 500 lat temu, natomiast jest kompletnie niekompatybilna z tym rzeczywiście, z tą logiką podboju, ekspansji, oświecenia, która zdominowała Zachód i moim zdaniem w tej chwili ten Zachód tak od środka już wydrążyła i tak naprawdę coraz bardziej przeradza się to w jakąś taką pustą fasadę, za którą w gruncie rzeczy no, stoi tylko i wyłącznie już właśnie zachowanie tej przewagi i dodrukowywanie pustego pieniądza i nie ma tu już żadnej jakiejś takiej rzeczywiście prawdziwej idei. A sprawami człowieka to wystarczy porozmawiać z osobami, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, o tym, co mówią, chociażby o rozwijającej się branży więziennictwa i ile tam osób rzeczywiście jest po prostu w więzieniach, prywatnych więzieniach, to jest w ogóle osobny temat i to są właśnie takie tematy, które są wyciszane w mediach po to, żebyśmy mieli ten obraz właśnie te totalitarne Chiny versus wolna Ameryka, tylko jak poskrobiemy trochę, to się okaże, że to wygląda inaczej. Także tak to widzimy. Rozumiem. Bardzo dziękuję pani doktor. Takie odnoszę wrażenie, bo powiedziała pani, od tego był w ogóle punkt wyjścia, że te kraje zachodniej Europy czy Stany to kraje antychrześcijańskie. Pewnie w dużej mierze tak jest. Chociaż ja nie wiem, czy Chiny są krajem chrześcijańskim, czy Indie są takim krajem, bo jak powiem szczerze, jak słyszę... Ale to nie jest kluczowe, chodzi o to, że Europa... Nie, ja nie mam na myśli absolutnie, że tak. Jest kluczowe, tylko jakby tak się chciałem po prostu odnieść. Mamy tutaj bardzo dużo... Chodzi mi o nasze wyobrażenie Zachodu, że my twierdzimy, że Zachód to chrześcijaństwo, a właśnie z Zachodu wychodzi największa walka z chrześcijaństwem, co było widać w Paryżu, prawda, na otwarciu Olimpiady. Natomiast tamte państwa nie prowadzą jakiejś aktywnej walki przeciwko chrześcijaństwu, tylko mają po prostu swoje własne kultury i to jest no, zupełnie inny sposób myślenia. To więc... trochę się chyba nie zgodzę, bo tylko powiem jedno zdanie. W przypadku akurat misjonarzy, a tu ich gościmy bardzo dużo, szczególnie z Indii, akurat mieliśmy takich, z Chin nie, chociaż były osoby, które były w Chinach i do nas wróciły, to tam akurat ta sytuacja jest... Na własnym terytorium. Na własnym terytorium, oczywiście. Na własnym, chociaż Chiny bardzo mocno jakby wpływają na Watykan. Cały Watykan jest w dokumentach Huawei'a. Watykan dostaje ogromne finansowanie ze strony Chin i to Chiny mogą wybierać biskupów na terenie swojego kraju, a nie Watykan. W związku z tym te wpływy są znaczące, oczywiście. To chciałbym przejść do takiego elementu, bo jakby tutaj mówiliśmy o pewnych elementach kulturowych, prawda? I na pewno widzimy te różnice, no bo nie da się ich nie widzieć. Niektóre z nich są pewnie że nawet do pogodzenia, bo jesteśmy ludźmi i możemy prowadzić biznes na całym świecie. No ale czy możemy? Czy na przykład, i tu znowu wyjdę trochę z perspektywy adwokata diabła, chociaż to nie jest dobre określenie, ale z tej perspektywy... Dobre określenie Zachodu. Tak jest, dobre określenie Zachodu. Te kraje... Szczególnie mam na myśli te, które tutaj jakby są wymienione, mają w swoim systemie pewną bycie oprawcą. I to nie o to chodzi, że Stany takie nie są, bo też są. To nie o to chodzi, że Niemcy takie nie są, bo też są. Czy na równi, czy który jest więcej, to jest pewnie dyskusyjny element. Natomiast wejście w tego typu krąg współpracy, no pewnie zmienia perspektywę w wielu kwestiach, chociażby wejście do takiej grupy BRICS, gdzie jest Rosja, no może powodować ogromne zamieszanie z punktu widzenia dzisiaj militarnego również, szczególnie biorąc pod uwagę naszą relację tutaj z Ukrainą, czy takie sprawy związane z geografią polityczną, a nie geopolityką, jak już kiedyś rozmawialiśmy. Jak pan, panie profesorze, na to się zaopatruje?
Po pierwsze powtórzę, że tak nie tak prosto jest wyjść z tej Unii Europejskiej. Wiem, tak, bo dzisiaj tak, gdybamy, tak, oczywiście, tak, my bardzo... nie zakładam, nie podejmujemy tak. dzisiaj tej decyzji. Tak, więc ponieważ póki jesteśmy w Unii Europejskiej, to nigdzie nie wychodzimy do BRICS-u, bo nas ani tam nie przyjmą jako członka Unii Europejskiej prawdopodobnie. Otóż myślę, że Ursula von der Leyen stanęłaby na głowie, żebyśmy do tego BRICS-u nie weszli. Tam praworządność to już w ogóle pryszcz byłby w porównaniu, co było do tej pory. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że tutaj była mowa o tym dość dużo, o tym, że BRICS nie jest jakby takim sojuszem ścisłym. Jest sojuszem wielokulturowym, można powiedzieć. Zauważmy, że również są tam kraje zachodnie, na przykład Brazylia, czyli kraj jak najbardziej chrześcijański, zaliczający się do kręgu zachodniego, jest jednym z twórców. Ale zwracam Państwu uwagę, czy możecie wskazać coś takiego jak ideologia BRICS-u? Nie ma ideologii BRICS. Innymi słowy, są tam państwa o bardzo nie tylko różnych kulturach, ale również o bardzo różnych strukturach politycznych i systemach politycznych. Są państwa jak najbardziej demokratyczne, na przykład państwem demokratycznym z pewnością jest Brazylia, czy państwem demokratycznym jest Afryka Południowa, chociaż akurat nie wiem, czy to jest dobry wzór na sprawnie działającą demokrację, ale jest Indie, są największą demokracją świata. I są tam również państwa autorytarne, takie jak Chiny, no i państwa formalnie demokratyczne, ale w praktyce rządzone autorytarnie, jak na przykład Rosja. Dlaczego tak, to jest coś, takie coś jest możliwe? Dlatego, że to nie jest sojusz ideologiczny. Nie ma jednej ideologii, która wymusza, aby wedle tej ideologii tworzyć państwa, ich systemy polityczne, prowadzenie polityki i tak dalej. Nie ma jednej polityki BRICS-u na przykład w kwestii, nie wiem, praw LGBT. Przynajmniej ja o takim dokumencie nie słyszałem. W porównaniu do tego Zachód, czy też coś, co raczej bym powiedział jako postzachód, jest strasznie zideologizowany. Cała ta europejska ideologia praworządności, w skład której wchodzą prawa rozmaitych mniejszości, już najbardziej prawda powymyślanych, jakie się tylko da, wszystkie jakieś tam prawa takie, prawa nie takie, prawa człowieka, praworządność i tak dalej, to jest wszystko czysta ideologia. I my jesteśmy cały czas poddawani bombardowaniu ideologicznemu i Zachód, Unia Europejska ciągle marzy o wspólnym prawie. Prawie karnym, prawie cywilnym i tak dalej. Oczywiście europeizacja, uwspólnotowienie tego prawa będzie oznaczało, że do Polski napłynie cała, bym powiedział, ta agenda genderystowsko-LGBT i tak dalej, właśnie w postaci prawa unijnego. BRICS ma to do siebie, że tam można być homofobem, homoseksualistą, nikogo to właściwie nie interesuje, bo jest to platforma współpracy państw na zupełnie innym poziomie. To znaczy jest to platforma państw, które generalnie nie zgadzają się na, nazwijmy to tak, neokolonialny system świata. I celem BRICS-u jest przede wszystkim odwrócenie skutków wielkich odkryć geograficznych sprzed 500 lat. 500 lat temu, nie wiem czy Państwo wiecie, koło roku 1500, historycy ekonomii obliczają, że Azja produkowała 2/3 prawdopodobnie światowego PKB. Głównie to były Indie i Chiny. I potem Europa podbiła resztę świata, jest go skolonizowała i przez następne 450 lat po prostu żyła z tego, co nakradła z tego całego świata. I w tej chwili świat wraca do normalności, to znaczy nikt nie jest ten świat eurocentryczny, gdzie wszystkie spory polityczne świata były sporami wewnątrz i pomiędzy państwami Zachodu i wraca do systemu normalnego, w którym Europa znów będzie produkowała i czym świat zachodni 1/4 czy 1/3 światowego PKB, a reszta świata będzie produkowała 2/3 czy 3/4 i za tym idzie oczywiście projekt polityczny, aby hegemonia polityczna, intelektualna, militarna Zachodu również się skończyła. I to jest po prostu fakt. I nasz sprzeciw, że tam w Chinach się nie przestrzega praw człowieka, niczego nie zmienia zupełnie. Są dwie możliwości. Albo udajemy, że
świat się nie zmienia i dalej świat zachodni jest światem dominującym, jest światem najlepszym, bo tutaj to jest świat, nie wiem, chrześcijańsko-katolicko-tradycyjno, oparty na prawie rzymskim, filozofii greckiej. Albo sobie powiemy szczerze, że ta Europa i ten Zachód po prostu umierają, no. I świat polityki, świat nie zna próżni. W momencie, kiedy który poprzedni hegemon popełnia kulturowo, cywilizacyjno, ekonomiczne samobójstwo, no to ci, którzy byli przez niego przez 500 lat gnębieni, zaczynają rosnąć w siłę, już urośli prawdopodobnie na tyle, że nawet gdyby świat zachodni się jeszcze przebudził, to już pewnie jest za późno, żeby te procesy zatrzymać. Dlatego trzeba spojrzeć na świat takim, jakim on jest. No i przede wszystkim trzeba, moim zdaniem, to, co jest największym chorobą świata zachodniego, ideologizacja stosunków międzynarodowych, że są państwa lepsze i są państwa gorsze, że państwa lepsze to są te, które są, należą do wolnego świata i tak zwanej społeczności międzynarodowej, tak? Czyli to są świata, państwa, które żyją w pokoju, w demokracji, tolerancji i które na przykład nie widzą, co się dzieje w Strefie Gazy. Tak. Pokojowo, tak. Także one tam nie widzą, a jak jest bombardowanie na przykład, nie wiem, gdzieś tam cywilów w Charkowie, to widzą. Tak, także to jest świat zachodni, który się posługuje całym tam aparatem pojęciowym, jest światem obłudnym. To znaczy są dobre bombardowania i są złe bombardowania, tak. Także to jest, tak, ja grupę BRICS widzę właśnie jako grupę państw luźno, bardzo połączonych przeciwko idei tej hegemonii. Czy tak patrzysz na BRICS pod względem po prostu biznesu? Nie, to jest pewien projekt cywilizacyjny dla świata, pewny nowy projekt stosunków międzynarodowych bez światowego hegemona. To ja tak przede wszystkim traktuję BRICS. To jest projekt przeciwko polityczno-ideologiczno-intelektualnej dominacji Zachodu. I to, co my Polacy musimy sobie zadać pytanie, to jest to, czy my rzeczywiście jesteśmy częścią Zachodu, znaczy my się uważamy za część Zachodu. Kulturowo jesteśmy częścią Zachodu, chociaż chyba nie tego, co już w tej chwili jest na Zachodzie, tak? I teraz jest pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy pełnoprawną częścią tego Zachodu, czy zawsze jesteśmy w przedpokoju tego Zachodu. I czy my jesteśmy tym ludem, który był przez ostatnie setki lat ludem kolonizującym czy kolonizowanym? Czy współczesna trzecia łamana na czwartą Rzeczpospolita jest częścią zachodniego hegemona nad światem, czy jest neokolonią tego Zachodu, gdzie się wyciąga surowce, siłę roboczą i sprzedaje paciorki? Ja odnoszę wrażenie, że nasz problem polega na tym, że my psychologicznie czujemy się częścią Zachodu. Jak nas wpuścili do tej Unii Europejskiej, to nam się wydaje, że to już Pana Boga za nogi żeśmy złapali, prawda, tak? I że już nas wreszcie wpuszczono. Tak, i że jesteśmy częścią tego organizmu kierującego światem. No właśnie, ale czy jesteśmy, czy tylko roznosimy tam wodę mineralną po tym Saloniku? Bo ja niestety wrażenie mam, że jest odwrotnie, że my jesteśmy tym ludem neokolonialnym, któremu wmówiono z jego własną radością, że jest częścią tych, co są przy stole, a nie tych, co obsługują stół. I stąd jest właśnie pytanie w takiej sytuacji, czy BRICS, walcząc z tą hegemonią Zachodu, realizuje tylko interesy swoje, po swoje na pewno, ale czy przypadkiem również nie realizuje naszych, ponieważ my nie jesteśmy w stanie w ogóle naszych interesów tak naprawdę odczytać. To bardzo, bardzo tutaj ciekawy punkt widzenia, który na pewno znowu związany jest z takimi elementami, czy my jako społeczeństwo polskie identyfikujemy się nawet z naszymi władzami, bo tutaj wchodzimy w wiele elementów, które są z tym powiązane, bo myślę, że biorąc pod uwagę to, jak nam się władza zmienia, to zresztą nie tak dawno żeśmy rozmawiali a propos Hiszpanii Franco, ja nie wiem, czy my nie dążymy do takiego elementu, gdzie wojna polsko-polska może za chwilę wybuchnąć na bardzo głębokim poziomie. Nie, wojna polsko-polska się kończy, bo mamy teraz dyktaturę walczącej demokracji.